Dziękujemy Was od czasu do czasu. Mam nadzieję, że pozytywnie i sensorycznie odpowiada Wam efekt twórczej pracy naszej, naszego szaleństwa. Teraz znów nieco poszaleliśmy. Jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie zna marki Descel, to marka Descel powstała... Zawsze musi być historia zauważyć. Tuż przed pandemią, żeby było bardzo przyjemnie rozwijać ten biznes w 2019 roku, po to, żeby odpalić rewolucję alkoholi mocnych w naszym kraju, powstała jako marka, która miała łączyć światy. Światy dobrych producentów, ciekawych surowców, takich jak wytłoki gronowe, jak piwo, jak kozy, by się okazało. Nieco później z nowymi dystylarniami, z rzemieślniczymi dystylarniami, które powstają w całym kraju. Jak wiecie, parę już produktów za nami. Jednym z najdziwniejszych, jakie do tej pory stworzyliśmy, była już nieco wspomniana przed chwilą kozia serwatka, czyli destylat z serwatki koziej. Przy produkcji tego wyjątkowego destylatu pandemicznych czasów nie ucierpiała żadna koza. Niestety. Nie mogę Wam powiedzieć, że nikt nie ucierpiał przy produkcji naszego dzisiejszego produktu. Bardzo się cieszę, że możemy Wam zaprezentować ten alkohol. Trochę zwariowany, ale mamy nadzieję, że przypadnie Wam do gustu, bo my się zakochaliśmy już w nim, mieliśmy z nim sporo pracy. Ten alkohol nie powstałby, gdyby nie współpraca, jak poprzednie również, ale taka jest idea marki Destyla i nasi partnerzy. Nie bez przyczyny i nie bez przypadku jesteśmy tutaj w tym miejscu. Albertina i w osobie Grzegorza Fica i Barbary, którą dzisiaj pozdrawiamy, Barbary Zamorskiej, udzielili nam, powiedziałbym, pomocy, a Grzegorz jest wsparciem kulinarnym, bo tutaj jest bardzo dużo kulinariów w środku, czyli pomógł nam przygotować to, co potem będziecie pili. Dzisiaj powstał ten dowcip, gdzie byłeś, Mariusz opowiadał go na Destylu, nie wiem, czy Państwo czytaliście mniej więcej, gdzie, kochanie, byłeś. No, byłem na Owoców Morza. A jakie jadłeś? 2 litry mniej więcej, także w tej wersji. Bardzo się cieszę. Grzegorz Fitz, Albertina. Chodź do nas, bardzo proszę. Grzegorz jest, pomagał nam, dzielnie mieszaliśmy w tej oto kuchni na górze. Jak zobaczycie, homary, do tego ostrygi i do tego jeżowce. Za chwilę będziemy... Z tutejszej kuchni, a homary nawet z akwarium, do którego przechodzimy. Dokładnie, z homarium. Ale bardziej wrażliwych prosimy, żeby w tej chwili się zajęczył. Tak. Ale do tego jeszcze dwie nasze wspaniałe koleżanki, team, czyli Agnieszka Sendor. Nasza, zapraszam Agnieszka, testerka. Konsultacja merytoryczna. I do tego Patrycja Cyganek. Chodź. A Patrycja, i tu znów nie bez przyczyny to, co za Państwem jest, czyli te piękne rzeczy, ponieważ tak naprawdę to nie jest ściema marketingowa. Alkohol został przedestylowany przez prawdziwe diamenty. Ten tutaj. Przefiltrowany, chciałem powiedzieć, oczywiście. Przefiltrowany. No, kto bogatemu zabroni w tej butelce, tak? Nie ma problemu. Mam nadzieję, że za chwilę to, co się okaże w kieliszkach, będzie, powiedziałbym, taką wersją, którą kochamy. Kozia serwatka, czyli kozi ser w płynie, a tu owoce morza w płynie. Grzegorz już próbował. Ale musimy zrobić jedną rzecz, chcielibyśmy uhonorować naszych przyjaciół. W związku z powyższym zrobiliśmy jedną rzecz. Grzegorz, wylosowałeś numer 3. O, dziękuję. Bardzo proszę. Powolutku. Warto zawsze do przodu. Trzyma się ceremoniału. Dobrze. A ceremoniał wymaga jeszcze wskazania partnera niebagatelnego. O, przepraszam, jeszcze zapomniałem. Wiedziałem, co dałem dzisiaj. Znaleźliśmy owoce morza tutaj w zakamarkach tej wspaniałej kuchni. Udzielono nam wsparcia merytorycznego. Gdzie jest się na schował się, chodź. Zwłaszcza morskich rybak. Tak. I mieliśmy piękne diamenty, ale nie udało mi się to wszystko, gdyby nie najnowsze dziecko polskiego kraftu spirytusowego. Chodź proszę do nas. Tesseris Distillery Miłosz Szatka. Brawo. To on bohatersko, heroicznie udostępnił nam swoją rotawyparkę ciśnieniową, żebyśmy tam przedystylowali te owoce morza. Ja Wam powiem, zapraszam. Sami swoi, trzeba być szczerym. To się skasuje, prawda? To nie idzie, nie idzie na to. Patrycja, homar, nieco zdezintegrowany w swojej formie, który trafił do wyparki. Piękny zapach homara, zupa homarowa, taka wyśmienita, słodka nuta. Piękny czas.
powiew morza, morska bryza, to co najlepszego w ostrygach, to było destylacja. Ale Jeżowiec... Stary port! Stary, lubi? Stary, specjalowany kuter. I tego najbardziej ci proszę spojrzeć. Koledzy, tak czyści, powiem, przez 3 tygodnie czyścili tak. Sprzęt. Ja Jeżowca miałem jeszcze przez prawie miesiąc w destylarni, więc ja się z nim zaprzyjaźniłem. Znaczy, nie chcielibyśmy powiedzieć, że zostawiamy po sobie zgliszcza, bo już kilka destylarni w ten sposób załatwiliśmy, ale mamy jeszcze kilka. Kiedy destylowaliśmy destylat Serwatki Koziej w 2021 roku, tak. To zadzwonił do mnie Grzegorz Pińczuk z podkarpackiej destylarni Okowity, krzycząc, wypowiadając różne słowa, bardzo sensualne, bo to człowiek wysokiej kultury, ale jednak dość był przejęty, że on nigdy tego sprzętu nie domyje. Mamy tego efekt. A kozą w zależności wybierzcie sobie śmierdziało, albo pachniało, albo po prostu ona była w całej wsi. Cała prawda w środku. Oczywiście to jest pełen skład. Emocje, jak widać, duże. Ja jeszcze raz dziękuję całym składem. To tak jak powiedziałem, to jest idea marki Destyl. Od początku postawiliśmy sobie łączenie światów. Tak jak powiedział Radek, producentów fajnych, dobrych, ekologicznych i takich, którzy rzeczywiście robią to i z szacunkiem dla natury i wiedzą. Wszystkich ich znamy osobiście. Z wszystkimi się znamy, przyjaźnimy. My jesteśmy w środku, a po drugiej stronie są właśnie destylarnie. Powiem, niewiele zdradzając, że mój przyjaciel zarejestrował prawdopodobnie na 199 wszystkich destylarni, w związku z tym mamy jeszcze kilka do przerobienia, a powstają następne, w związku z tym no, myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję Was zaskoczyć. Jeszcze raz chciałbym powiedzieć, bardzo dziękujemy, Grzegorz, dziękujemy, bo do tego przygotowaliśmy. Agnieszka Pstrąg-Ojcowski pojawi się na stole. Pojawiły się ostrygi od naszego i dostawcy, i z naszego tego Grzegorz, no musisz się podzielić jeszcze tą pierwszą wersją, jak przyszliśmy do ciebie z pomysłem. Opowieści. No pomysł był... Nie wierzyłem, że w ogóle coś takiego uda się zrobić. Miałem na to jakiś pomysł, nie będę może zrazał receptury, bo chłopaki mieli trochę inny pomysł, ja z homarami pracuję od 7 lat, już tego troszkę przerobiłem, miałem jakiś na to pomysł, no i udało się. Dzisiaj jak spróbowałem, to pierwszy smak, który Państwo spróbujecie, który zostaje, to jest homar, później taka delikatna woda z ostryg, a na samym końcu gdzieś daleko takie morze właśnie ten jeżowiec, ale pierwszy smak, który zostaje, ten taki after, jak wyparuje alkohol, to jest właśnie konsomę z homara, także zostało to w środku wszystko. Ja mam tylko takie pytanie natury technicznej. To w głośnikach to jest... Tak, szum jest ocean. Czy radio straciło zasięg? Nie, szum. To jest szum morza. Szum morza. Dla naszych partnerów mamy pierwsze, kolekcjonerskie, nie wybijcie za szybko. Grzegorz już ma swoją gdzieś, do zdjęcia. Już dostałeś, tak? Tak, dziękuję bardzo. To pozwolicie, że zaczniemy od Was. Ja jeszcze poznaję, że pijamy, ale nie. Projekt jest przepiękny, dziękuję. I do serwis. Bardzo dziękuję.